Mińskie opowieści. Mińsk wojska niemieckie zajęły 12 września 1939 roku. W pełnym dziecięcych wspomnień pałacu Dernałowiczów stacjonowały teraz niemieckie siły bezpieczeństwa. W 1940 Niemcy utworzyli getto dla Żydów z naszego miasta oraz Kałuszyna, Stanisławowa, Dobrego, Kołbiel, Pabianic, Kalisza i Lipna. Trafił tam także Mortka z rodziną. Antek przeszedł do konspiracji. Namawialiśmy Mortkę do ucieczki z getta. Wszystko już było zorganizowane, ale Rachela miała niedługo rodzić i mimo namów postanowili zaczekać. Miesiąc później urodziła im się druga córeczka. Naszą fabrykę przejęli Niemcy. Była to teraz fabryka mostów Kruppa, w której wykorzystywano wielu mieszkańców getta jako niewolniczą siłę roboczą. Nie chciałem się na to zgodzić. W lecie 1942 roku dowiedzieliśmy się, że Niemcy planują likwidację getta w Mińsku. Razem z kolegami z Polskiego Ruchu Oporu ratowaliśmy żydowskie dzieci. Po kryjomu przesiedlaliśmy je z getta i przekazywaliśmy polskim rodzinom, które je ukrywały. Pod osłoną nocy przewieźliśmy na wieś także dzieci Mortki. 2 tygodnie później mieliśmy wyprowadzić dorosłych. Nie zdążyliśmy. 21 sierpnia większość mieszkańców getta została wywieziona do obozu zagłady w Treblince. Była wśród nich Rachela. Wielu zostało zamordowanych w Mińsku. Mortka został w getcie w grupie około 600 młodych i zdrowych mężczyzn jako siła robocza. 5 stycznia 1943 roku zawsze będzie dla mnie najczarniejszym z dni. Grupa 104 żydowskich pracowników z fabryki Kruppa została rozstrzelana. Wśród nich Mortka. Kolejne rozstania z przyjaciółmi nadeszły w lutym 1944 roku. Na naszym terenie obwód AK Mewa miała miejsce wielka wsypa. Niemcy aresztowali ponad 60 naszych, powróciło tylko kilku. Reszta została zamordowana. Halinka, Janek, Tadeusz, Julian, Czesiek, Witek. Żegnajcie. Druga wojna światowa w Mińsku zakończyła się 30 lipca 1944 roku. Nasze oddziały AK w ramach akcji Burza weszły do miasta i próbowały objąć legalną władzę. Dowódcą obwodu Mewa Kamień był człowiek wielkiego formatu, Ludwik Wolański, pseudonim Lubicz. Niestety niedługo do miasta wkroczyły jednostki Armii Czerwonej. Okupację niemiecką zastąpiła radziecka. Rozpoczęły się represje komunistycznych organów bezpieczeństwa wobec AK. Przeczekaliśmy ten trudny czas na wsi. Tymczasem w Mińsku rosła liczba mieszkańców, którzy próbowali odnaleźć się w powojennej rzeczywistości i rozwijali swoje miasto. Niech się święci 1 maj! Niech żyje nasza umiłowana ojczyzna, Polska Rzeczpospolita Ludowa! I tak razem z Mińskiem wkroczyliśmy w epokę PRL. Ale to już inna historia.